pochwalę się, numer biletu mojej córeczki, rząd pierwszy, miejsce pierwsze. Pierwszy człowiek, który kupił bilet na Marka Knopflera w Polsce. 26 października, godzina 10 rano. To jest po prostu poeta. I myślę sobie, że dla tej poezji, niezależnie od tego, czy to jest Dire Straits, czy to jest Mark Knopfler and the Band, to jest osoba, której warto słuchać. To jest muzyka ponadczasowa i no kochamy to, co on gra, jest wirtuozem gitary. I came from Norway just to see the show and I liked it really. Yeah. Sam fakt, że przyjeżdżały gwiazdy tego formatu do Gdańska, także to ma coś w sobie, nie, wiesz, nie trzeba jechać do Hiszpanii, do Wielkiej Brytanii, mamy to na miejscu. No dali czadu. Nie, super. Super, naprawdę. Instrumenty, zespół, mnogość tych instrumentów, różnorakość, rewelacja. Bardzo dobry koncert, jeśli chodzi o nagłośnienie. Przynajmniej ja siedziałem na płycie i mogę to porównać już z kilku. Fajnie się tego słuchało, band 11 osób, super. Ma taki wspaniały feeling, jeżeli chodzi o gitarę. To jest coś, co wzbudza ogromne emocje. Każdy ten utwór grany na żywo jest trochę inny. Uwielbiam jego płyty słuchać, ale przede wszystkim te płyty koncertowe. Trucks all stand. Got a pocket full of folded and a pair of jerry cans. Got to keep it going, 'cause I'm laying off at four. Only one step ahead of my room. Jest wielkim artystą, naprawdę.